love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take. Siemaneczko, idziemy nęcić na jutro rano. Nie ma dzisiaj na wstępie standardowo siema, siema, bo siema, siema będzie jutro przed mówieniem. Jutro Boże Ciało, muszę wcześniej rano wystartować, żeby kładka nie była zajęta. Zwyczaiłem sobie taką miejscówkę, gdzie nie jest aż tak głęboko. No, leży zdechła płoć. Ale widzę, że nikt tutaj nie łowił, bo nikt syfu nie narobił. Ostatnio posprzątałem tą kładkę i tak jak zebrałem, tak jest. Dobra, mamy tutaj, już widzieliście z kuchni, tu jest tak. Śruta kukurydziana, bardzo dużo. Kukurydza konserwowa z puszki. Kolendra gotowana z anyszem i z konopią, żebym nic nie pokręcił. Zanęta, to jest zanęta jakaś tam najtańsza, 2 kilo kosztowało 12-11 zł, już nawet nie pamiętam, co to za zanęta. Troszeczkę jest linowej, tutaj zanęty też dodane. No i głównie to jest śruta kukurydziana, kukurydza i tak jak mówię, konopie. Frakcja jest taka, wiecie, ciężko jest to skleić, a nie chcę dawać dużo spożywki, także damy kleju. Kupiłem na samym początku urlopu kleju od Górka, ale nie używałem. I teraz to skleimy klejem, nie ziemią. Bo już jest późno, a ja przyjdę też wcześniej rano, także taka micha, ona tu będzie leżała, jutro nie będę musiał aż tyle zawalić. Też sobie zanętę zrobię w domu, żeby nie tracić czasu. I tak, skleimy to klejem. Damy pupa, kulca. O, zadymiło, zakopciło. Dobra. I teraz to zamieszamy. Może będzie trzeba jeszcze dowilżyć, ale chyba nie. No, jeszcze to jest normalnie ciepłe. Chcę, żeby tutaj jest, wiecie, tak od razu. No to jest to płytsze miejsce, to jest może z 5-6 metrów, nie od razu 7, to jest zasadnicza różnica. Więc chcę, żeby te kulki przynajmniej spadły na dno i dopiero tam się rozproszyły. Także jakbym dał ziemi i kleju, to bym to całkowicie zbetonował, a nie o to chodzi. Kleju zawaliłem full. No i tak, ta kolendra, miażdżyłem tą kolendrę, bo miałem całe nasiona, ale nie wszystkie się udało zmiażdżyć, także i tak to będzie fruwało sobie. Ale dobrze, może w końcu jakiś wzdręk połapiemy. O, i teraz to mi się klei, zobaczcie. Taka gała to będzie gała. Dobra, ja wylepię te kulki i widzimy się za chwilę. Klei się to z tym klejem rewelacyjnie. Ale ta kulka, jakaby tylko spadnie na dno, to ona praktycznie od uderzenia powinna się rozproszyć. Ona ma tyle frakcji takiej jak konopia, jak kolendra, to wszystko będzie to rozpraszało. Przyszedł czas załadować kulę do wody. No będę łowił bardzo blisko brzegu. Także. O. Ja widzę, jak kulki lecą, zobacz. No. Normalnie widać, jak kule spadają. Dźwięk mówi mi to, że. Patrz, już jakaś świnia żyłk tu łowiła, bo żyłkę zostawiła i jest płotka zdechnięta, źle rozerwana pewnie jakaś. Aj, to ślamoki, zobacz, normalnie leży ta szpula od żyłki. Weźmie, rozwija. I sypniemy takim luźnym resztką. Niech to tam fruwa. Zobacz, jak to ładnie spada do dna teraz, jak on to zrobiło, tą w ogóle. Weź tak kamerą, zobacz, czy będzie widać, ale nie, bo już jest, mrok się zaczyna robić. Nie, tutaj blisko to tak, coś tam nie jest.
Siema, siema ziomeczki, witamy w kolejnym odcinku polskiego wędkarstwa na Islandii. Na razie po cichutku, nie będę się dar. Jak widzieliście, wczoraj podnęciłem. Jest godzina po trzeciej rano. Rozłożyłem bacika, wyrzuciłem trzy białe, jedna kukurydza na haczyku. Na razie bez żadnego nęcenia i bez tłuczenia się. Na razie po cichutku, później się włączamy. Pierwsze branie niewcięte. Rozłożyłem sobie też federka. Zapodałem szklaneczkę, dużą do nęcenia i tak łowię. Nie zakładam małego koczyka, tylko będę przerzucał co chwila. No, zdrążka. No, w zanęcie jest napakowane kolendry, konopi. Centralnie pod takie piękne wzdręgi. Ukleja. No z uklejami tu mam problem. Wczoraj było podnęcone. Może coś wejdzie. A pod spławik rzuciłem sobie dzisiaj dwie kuleczki zaledwie. Zobaczymy. Na federku jest robak z kukurydzą. Zanęta Marcela Lin. Plus jakaś tam najtańsza, pół na pół. Dosłownie 2 kg spożywki, śruta kukurydziana, płatki owsiane, kolendra, konopia, anysz. Także zanętka bogata w smakołyki. O, piękne branie. O ty. I tu jeszcze krąpik, jaki powiem wam na żarty. Grubas jak nie wiem. Mam nadzieję dzisiaj, że złowimy w końcu tego upragnionego lina. Chociaż małego. Zestaw na wzdręgę powinienem mieć zrobiony z tak rozłożonym obciążeniem, żeby on długo mi opadał. Bo wzdręga lubi płoć brać z opadu. Ale właśnie, żeby nie przechwytywać tej uklei, która jest wszędobylska w tym miejscu, daliśmy taki zestaw, żeby od razu go sprowadzał do dna. Przynęty. Grunt mam na pewno około 4 metrów. No i ukleja na takim gruncie nawet chcę sobie podjeść moje przynęciny. Uuu, krąpiacze. Krąpioleszcze jakieś dziwne one. No ale dzisiaj jest rozmiar naprawdę nie pozostawiający wiele do życzenia. Wyeliminować ją jedynie chyba będę mógł tylko kukurydzą. To znaczy ukleję. A niech bierze co ma brać, aby wynik w siatce rósł. Ale chłodno wam powiem, tak z rańca się wybrałem. A wybrałem się tak z rańca, bo standardowo córa wstaje i ja na chatę. Wczoraj z wieczora z żoną widzieliście, podnęciłem. No i będziemy czekali. Do zanęty się przyłożyłem. Aj. Do zanęty się przyłożyłem. Powinna smakować rybką. Normalnie jak tu byłem ze spinningiem, liny, wzdręgi, no nie takiej wielkości, które wam prezentuję w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi. No podleszczaczki takie to już naprawdę jest. Ukleja. Nie, drodzy moi mili, niestety. Ładne, grube ukleje. Może mnie pokorci na żywca postawić. Musimy dać jakieś małe koko, bo podleszczaki to podleszczaki, ale ukleja jak atakuje. Już chyba nie będę tu pod spławik na razie sypał spożywki. Tylko sobie będziemy do federka to pakować. Tutaj o, czerwony. A co, damy jeszcze do tego czerwonego.
Widzicie, szklanką łowię. Może nietypowo, może tak się nie łowi. Chociaż też tak ludzie łowią. Ja tutaj nie mam jakiegokolwiek uciągu. Spadł mam w tamtą stronę, czyli do jeziora, ku środkowi. Więc taki koszyczek śmiało mi stoi, a mogę w nim podać dużo więcej zanęty. I może tam się coś w końcu wkręci, bo tutaj będzie na pewno drobnica się krzątała cały czas. Kurczę, no tak bym chciał złowić lina, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Punkt mam obrany na skos po kładce. Oczywiście dystans sklipowany. O, okoń podchodzi, sieje drobiem jak głupi. Cały czas koszyk opada. Jest duża głębokość, tam może jakieś leszczyki się wnęcą. No i kukurydza ich dobrze selekcjonuje, już nie ma nawet dziubnięcia. Mimo tego, że na haczyku zostały też białe. Na wzdręgę bardziej można liczyć, jak wyjdzie słonko. Ale to jeszcze, bo mamy teraz godzinę 4:36 dokładnie. Także jeszcze czas. A jutro, albo dziś na wieczór, jeszcze się też wybiorę ze spinningiem. Kupiłem fajne gumki już sobie na Islandię w sklepie. Tutaj w Chocznie, w lokalnym sklepie. I będą robiły robotę, czuję. Tylko, że nie było ich za dużo. Chyba 9 paczek kupiłem po 2 sztuki. Takich fajnych kotlecików. I więcej nie było. Ale kupiłem różnych, przeróżnych. Właśnie tu jest pytanie, czy bawić się z drobnicą cały czas? To zależy od tego, jak mi się będzie nudziło. Czy po prostu selekcjonować większa przynęta i czekać. Na razie większa przynęta, czekamy. Bat, którym łowię, to jest 8 metrów. Federek 360. Federek to jest Xplode. Mikado. Przypony na zestawach mam z haczykami, dwunastkami. Średnica przyponu to 0,12. Kai jest lin. Nie widzę żadnej aktywności szczupaka, bo na rzecz tego Federa wolałbym sobie patrzeć na spławik, jak go ciąga u kleja na przykład. Ale aktywność jest wzmożona, ale okonia widać. Tak się je drobiem wszędzie, że masakra. No powiem wam, że zawiewa. Zakładam kapiszon. Dobry? Dobry, kurde. On tu będzie łapać. To nasz mostek. Co znaczy? No to znaczy, no co, no będziemy tutaj łapać, jeśli przyjedzie kolega. Ale to znaczy jak pana mostek, nie? No ja go zbudowałem. Aha. No. No ale no ja zezwolenie zapłaciłem, siadłem, ja nawet nie wiedziałem. Ja wiem, no ale to może pan sobie inny znaleźć. No ale to teraz co, będziemy się przesiadać? No kurde, mam iść szukać? Jak go sam zbudowałem? No, no trochę nie bardzo, no powiem ja panu. Nie bardzo, no okej, okay, no ale no wie pan. No ja tu wczoraj też nęciłem, przychodziłem w nocy. No to panie, no ale ja go zbudowałem. No ale no to co ja poradzę panu? No kurde, no to... No ale no woda PZW, no zapłaciłem no, zezwolenie. No to ja mam kładkę zamykać po to, że ten, że pan nie wchodził? No nie, no bo po prostu takich kładek zamykanych nie powinno być na wodzie PZW. No to zbuduj sobie pan tą kładkę sam. Ale proszę pana, ja tu przyjechałem do teściowej na 2 tygodnie, ja ale nie wiem. Ale rozumiem, niech pan sobie kładkę zbuduje. No przecież my tu codziennie łapiemy ryby. Nasze to dlatego kładka. Wybrałem taką, bo widziałem, że tu był no, syf. No dość, jest nazbierałem całą reklamówkę śmieci ostatnio stąd. Panie, jak ja tu codziennie jest, śmieci nie ma. No co skąd? No co pan mi mówi? Przecież nagrywam. No, ja nie będziemy, no panie, no zaraz przyjdzie kolega też, no ja nie będę szybko. Panie, nagrywam na kamerze, mogę panu puścić film, będzie na YouTubie, jak tu było nawalone, całą reklamówkę śmieci no, wyniosłem. No, co to ma to za 3 rzeczy? No, jest no dlatego śmieci. Mówię, że wybrałem ją, bo myślałem, wydawała mi się, że jest nieużywana. No jak jest nieużywana? Nie chcę nikomu w paradę wchodzić, nie chcę się ale kłócić. Ale ja nie będę szukał specjalnie teraz mostku, że pan tutaj siedzi. Czyli co, ja mam się niby zwinąć, tak? No. Idź pan na inny mostek. Ja nie będę szedł, proszę pana, na inny mostek. No nie ma takiej opcji. No bo ja sobie tutaj wczoraj podnęciłem, siadłem tutaj, przyjechałem z samego rana, więc siedzę tutaj, no. No panie, to ja zamknę ten mostek i jutro dzisiaj... No niech pan zamknie, no to najwyżej, no trudno. To jak będzie zamknięty, to ja nie wejdę, no i tyle. To ja go buduję, a pan sobie wchodzi jak chce.
Proszę pana, to jest woda PZW. Jest problem, żeby zejść z niego. Jest pan wędkarzem, rozumie pan. No jak mogę zejść, jak sobie usiadłem tutaj. Ktoś mi powiedział, że jest jego mostek i on przychodzi. No to i przychodzi pan, krzyczy, podnęcony jest. I co mi po takim siedzeniu? Pan go nęci. Ja codziennie tutaj nęcę. Pan przyjechał raz na ruski rok i pan... No i właśnie, i pan mnie wygania z kładki, tak? No tak, no bo to jest moja kładka, ja tutaj łapię. Wie pan co, w Polsce wędkarzowi to by normalnie gardło poderżnął. Nie, bo ja to zbudowałem, my tutaj... Ale proszę pana, jest taka sytuacja, dobra, ja jeżdżę po całej Polsce. Ale to kogo tu interesuje, że pan jeździ po całej Polsce? Ale słucha pan, tam gdzie przyjeżdżam, ktoś siedzi, to ja nie mam dyskusji, siadam obok. No ale proszę pana, no bez jaj. Jak pan jedzie do kogoś, to pan siada obok, no dokładnie. Nie, mówię, że ja przyjeżdżam nad wodę. Widzę, że ktoś siedzi tutaj, to ja idę gdzieś obok. No dobra, zajęte. Ktoś przyjechał wcześniej, zajął. Kurwa, skończy się to zdarzenie, kurwa, po tych pikłoskach. Robić nie ma komu postawić mostku, każdy chce siedzieć. Ale to widzi pan, ja nie chcę panu krzywdy jakiejś robić, no ale no niech pan też będzie człowiekiem. Ja się nastawiłem na ryby, przychodzę tutaj codziennie, pan siedzi, stwierdzi pan, że będzie pan siedział. Ale codziennie, ja tutaj przychodziłem na dziś, a pana tutaj nie widziałem. No jak ma pan mnie widzieć? No nie wiem, mówię, no wybrałem tą kładkę panu, mówię, dlatego, że wydawała mi się nieużywana. Okej. No ale no to widzi pan, ja sobie też nie będę psuł wędkarstwa. No pewnie, no bo mam pan zajebane na. Nie, właśnie nie o to chodzi. Zrób, kurwa, kładkę i siedź, kurwa, ile chcesz. A tak piździe macie, kurwa, robienie kładek. To nie o to chodzi, no widzi pan, jakie pan ma podejście w ogóle. No i poszedłem do nich pogadać, bo mówię, nie będę sobie psuł tego dnia, bo będzie za mną to chodziło. Nie może być czegoś takiego jak prywatna kładka na wodzie PZW, co już mu wytłumaczyłem, ale wiem, że tutaj włożyli dużo pracy w to, żeby zrobić tą kładkę, no ale wyglądała na kładkę niezadbaną. Także dlatego sobie tutaj usiadłem, a przyjechałem z samego rana. No ale w końcu stanęło na tym, że się dogadaliśmy. Ja powiedziałem, że nawet, bo już rozmowa zeszła na dobre tory, że nawet jak chcą, ja mogę się zwinąć i sobie siądę z boku. I w ten sposób zakończymy ten spór, bo mówię, nie o to chodzi, żeby się denerwować na rybach, tylko sobie posiedzieć w spokoju, ciszy, aż muszę to przepalić. No i to jest właśnie łowienie w Polsce. I tu nie mam na myśli, że mało ryb, tylko mentalność ludzi i wędkarzy. Podcast człowieka w porządku, wędkarza opowie ci, podpowie, doradzi. Drugi przyjdzie i ma pretensje, bo wstał później. Bierze czy nie bierze? Tam. Drobnica. Sama drobnica. Jakaś uklejka, jakiś krąpik. Ja idę do domu. I co, też nic nie było? Nawet nie pogodzi. Nic? No. Cześć. Witam. Skądś ta twarz znajoma? Może z YouTube'a, jak pan ogląda. No, też oglądam. Tak? No. No to ja kanał prowadzę, Polskie Wędkarstwo na Islandii. A, no właśnie, tu, no. No może. Ale tu nic, nie? Tam lipa. Jeszcze przed chwilą miałem spięcie. Gdzie? No, chcieli mnie wygonić z kładki. Kto? No. A, tamci? No. A. Że to jest ich kładka. Aha. No ale mówię, dobra, ja wstałem rano, woda PZW, wykupiłem zezwolenie, siadłem, no panie, bez jaj, no teraz się nie będę przesiadał. Ja przyjeżdżam nad wodę, zajęte, to siadam obok i tyle. A tu kurna. Która godzina jest? Wyjebane masz, to tam, to siam, to kurna, mówię. 5:36. O kurwa.
I nic. I nic, nawet brania? Nawet. Kurwa, ganiają i nie chcą. Na blachę to. No nic, nic. Dobra, uciekam. Uciekam. No, to powodzenia na następnych łowach. No, jeden to złapałem kiedyś tam. Takiego 1,5 kilo tam. No. Ale był w pół ten złapany. Nie wiem, czy tu ten. I... To znaczy jak w pół złapany? W pół nadgryziony był. A, coś go capnęło. Większy jakiś. Nie większy, tylko może ten. Sum. Bo tu są sumy. Ale i szczupaki kanibale są. Jak tu takie metrowy łapią, to... No. Takiego 1,5 kilo to co? On no, łapie go i tyle. Trochę, nie? No. Widać, że zęby miał. Czy coś. No. Sum raczej tylko łuski zdejmie. No. On raczej tak nie rozwali. No. No, mówię, kurwa tam... Dobry. Ale i zimno się zrobiło, jak nie wiem. Zimno się zrobiło. No. Rano wstałem, która to była? Ale i pełnia jaka była. No. Ja jechałem jeszcze po ciemku, to no. Pełnia jak nie wiem była. Dobra, miłych łowów. No, dzięki. Jeszcze parę razy gdzieś macie. No, nieraz tak jest, że na powrocie. No i widzicie, mieliście przed chwilą przykład tego, jak ktoś potrafi przyjść i być normalnym człowiekiem. To tak jakby ten spinningista powiedział mi, wypadł mnie stąd, bo ja tu będę rzucał teraz. Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, że przyjeżdżając nad wodę, nawet niejednokrotnie tak było, tam gdzie nęciłem, przyjeżdżam, ktoś siedzi. No ale trudno, później wstałem, moja wina. Ciekawe jak oni nęcili, bo może być, aby z tego co widzę, to chyba popsuta miejscowa. Nie chce mi się już iść do samochodu po tą bluzę, ale chyba będę zmuszony. Idę się ubrać. Ja sobie wziąłem okulary przeciwsłoneczne. Coraz bardziej się wygwizd robi. I wypuszczę chyba od razu tą drobnicę. Nie będę ich kisił w siatce. Siatkę położę. Niech na wietrze ją przewiewa, niech wyschnie. Tutaj pod blokiem nie mam bardzo gdzie jej suszyć. Ale ja wam jeszcze zademonstruję tą drobniczkę. Coś tam sobie pływa. Parę sztuk drobnej ryby. O, jaka woda ciepła. Sam biały, kamera akcja. Zanęty nie będę już sypał po tej informacji, że oni tu walą wszystkiego, to już wiem dlaczego tu tyle drogi jest. A dołożymy czerwoniaka. Taką kanapeczkę zrobimy. Może ten linek w końcu będzie chciał podejść. Do grubego. O! Ten taki, powiem wam, tego jednego zostawię na razie
na żywca, w razie czego, jakby mi coś strzeliło do głowy. No zobaczymy, może jakby takiego rozmiaru chciały brać te krąpie, to jeszcze bym był skory siateczkę zanurzyć w wodzie. Nie, trzeba wypuścić tego krąpiaka. Ale żwawy. Ale zobaczcie, jaki skubaniec, jakie ma płetwy czerwone. Tak jakby był z płocią skrzyżowany. A centralnie jest krasnopiórą, czyli ze wzdręgą. No czerwone płetwy normalnie. Uciekaj, rybciu. O, zimno, czego tak jest zimno? Ale trafiliśmy na okres w Polsce. Kurczę, niech tu. Choć na Islandii też nie lepiej. Brat dzwoni, to deszcz pada. Wieje. Zmodernizujemy trochę zestaw. Zawiesimy w toni trochę. Zobaczymy. Bo z dna kiepawo. No, zestaw już się całkowicie inaczej zachowuje. Płynie. Falę mam do brzegu, a spławik mi płynie w lewą stronę. Są takie prądy na jeziorze. Ale nie zawsze. Nieraz płynie woda w lewo, nieraz w prawo, nieraz stoi. No, drobna ryba. Masę drobnej ryby jest. Powinno się to... Wszystko tego drobnego leszcza powinno się zabierać. Nie wiem co, w słoiki dla kota, ale... Bo to zachwaści jezioro, jak nikt z tym nie będzie zrobił porządku. Jak nie ma na tyle drapieżnika, a widać, że jest no multum tego krąpia podleszczaka. Łowią ludzie też duże leszcze, bo jak są małe, to i na pewno są duże. Ale jak jest kupę takiego małego, to on potem nie chce rosnąć. Karmowa cieje, ryba i koniec. No i cały czas mam okazję, mam nadzieję na tego lina, ale... Ja widzę, jak one tylko pływają. Za krótki mam okres czasu, żeby zawsze posiedzieć. To jest szybko na wariata. Z rana muszę wstać, aby się rozwidnia. Już jestem nad wodą praktycznie. Zależy jeszcze kiedy. Siedzę maksymalnie do 10. Tak jak dzisiaj, to mogę siedzieć do 7, 8 max. Zapytacie, czego nie łowię gdzieś tam dalej, na dystansie. A no z tego powodu, że nie znam tutaj jeziora, nie wiem, gdzie tu jest jakaś półka. Próbowałem gruntować, ale wszędzie jest dziura, wszędzie dziura. I to taka dziura. Im dalej, tym głębiej. Także tu mniej więcej jest taki spad od razu na 5 metrów, potem jest taka półeczka i jest na 8 metrów. I ja staram się na tej półce łowić. Teoretycznie najlepsze miejsce. Tam zawsze z tamtej strony jest wschód, wstaje słońce, tutaj jest od razu... No wcześniej się ta woda nagrzewa tutaj, doświetlona jest od razu, skoro świt. No także miejsce dobre, brzeg dobry na tą porę roku, ale wiatr mam w twarz też z tamtej, bo po tamtej stronie jeziora jest dużo płyciej. I z tamtych partii na pewno spycha tą wodę tutaj. Co też powinno wpływać na lepsze branie. No ale co zrobić, jak ryba nie bierze? Znaczy takiego krąpiaka czy leszczaka to by poprzerzucał, ale to wszystko dzisiaj maleństwo. Jeden taki jak dłonia, reszta to całkiem małe. To można sypać, tak jak ukleje się nęci, sypać zanęty, aby troszeczkę pół garstki lekko ściśniętej jest branie. I tak można by nałowić pół siaty. Ale to jest tłuczenie, chlapanie, lepiej niech sobie stoi, a nóż widelec może coś większego pyknie w końcu. Tyle, że czas, mało czasu. Choć jak ryby biorą, to i 3-4 godziny wystarcza. Już pierdzielę takie kładki. Będę sobie siadał na te miejskie najwyżej. Nie będę się tu szarpał. Ja wiem, że będziecie pisali, że walić to, siadaj gdzie chcesz, to jest woda PZW, ale mi się nie chce, wiecie, nawet nie chce mi się psuć sobie dnia przez takich ludzi. No i na te wzdręgi cały czas bym chciał się wybrać. Znaczy wybrać, wystarczy pójść na drugą stronę jeziora. Tylko też tam są same prawie kładki takie, że jest w ogóle na kłódkę pozamykane i nie ma jak wejść. Jakbym miał jakiś sposób, to ja bym tam wlazł. Ale też mówię, nie chcę mi się kłócić, psuć dnia. Wolę sobie gdzieś siąść w takim miejscu, nawet mniej rybnym, a sobie tylko posiedzieć. Aby łeb z trzciny, żeby wystawał.
ostatnie dwie minuty. Zaraz zabiją dzwony i się zwijamy. Federka, to już zwijam. No, robak jak był, tak był, a dziobało w niego. Także mówię. O, właśnie, dzwony. O, jeszcze pociąg startuje. Także marne to wędkowanie. Znaczy marne. Nigdy nie jest marne, nawet jak nie ma nic. A jakieś tam, no teraz będzie się tłuk. Fajnie, posiedziałem sobie. W ogóle nie skolidowało mi to z życiem rodzinnym, bo wrócę na chatę, to jeszcze każdy śpi. Także jeszcze sam się położę. A jak moja brygada wstanie? Bo już taki będzie czas, że no zdążę się zwinąć, pojadę i za godzinkę brygada będzie się budzić. No, coś się podziała. A na wieczór mam nadzieję, że się uda zrobić spinning i w końcu jakiegoś fajnego szczupala wyhodować. Ja żałuję, że nie wziąłem ultralighta tutaj na te wzdręgi, przecież kurde nie pomyślałem. Dobra, wędeczek nabrałem, w razie czego jeszcze miałem bata, siódemkę, żywcówkę. Zresztą w samochodzie mam jeszcze cały arsenał. Jakby może tak nie było zimno, to bym łowił w ten sposób, żebym te krąpiaki małe odławiał, żeby zrobić sobie fajny końcowy wynik do siateczki. Ale tak zimno, że aż momentami to mnie tak telepało, że aż kładka chodziła. Także dobra, nie będę tutaj... Kurde, jakie dźwięki dziwne. Nie będę tutaj przedłużał. Coś tu kurwa tym trzcinami telepie. Siedzi ryba i w tych trzcinowiskach ma gdzie się chować. Głębokie jezioro nie jest takie proste. Ale pamiętam jak byłem we wcześniejszych latach, jak poznałem żonę i przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, nie miałem jeszcze kanału, no to wzdręgi to nie było problem złowić. Wzdręgę to ja już miałem dość wzdręg. A teraz jest, widać, że one są, pływają. Ale za nic mają sobie nasze przynęty. Dobra, bo gadam i gadam. Będę jeszcze dalej próbował. Dzisiaj mamy czwartek, dokładnie, to jest Boże Ciało. A ja będę tutaj do... No do poniedziałku będę mógł łowić. Także jeszcze mamy parę dni do nagrywek w Polsce i do łowienia właśnie takiego, jak ja lubię. To jest całkowicie inne wędkarstwo niż na Islandii. Tak więc widzimy się. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Strzałeczka, ziomeczki. Dzięki, że byliście. Komu się podobało, łapeczka do góry. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Do następnego.